Witam wszystkie panny i zapraszam na prognozę następnego miesiąca, miesiąca października, który przedstawia nam się bardzo dynamicznie z trudnymi aspektami Plutona. Nawet miesiąc ma taki charakter plutoniczny, radykalne zmiany w naszym życiu oraz w świecie, dlatego że oczekujemy dwóch zaćmień. W znaku wagi częściowe zaćmienie, pierścieniowe zaćmienie Słońca i jeszcze na osi byk skorpion z częściowym zaćmieniem Księżyca. To drugie zaćmienie jest dla Ciebie w pozytywnym aspekcie, czyli w trygonie, a jeżeli chodzi o pierwsze zaćmienie w znaku wagi, nie ma bezpośredniego wpływu na Twoje Słońce. Opowiem po kolei, czego będzie dotyczyć. U Ciebie będzie dotyczyło przede wszystkim sposobów zarabiania pieniędzy, jak siebie widzisz, tematy wartości, jak postrzegasz siebie i węzeł karmiczny, w którą stronę ma Panna teraz iść do końca roku 2024 jest otwieramy się na nowe. Otwieramy się na nowe sposoby zarabiania pieniędzy, na nowe kontakty, na nowe relacje, doceniamy siebie, kochamy siebie, nie krytykujemy siebie, nie przyczepiamy się do siebie, czyli energia pozytywna w każdym aspekcie. Zaczynamy od początku. Twój patron, Merkury, znajduje się do czwartego jeszcze w twoim znaku, a Słońce znajduje się w znaku wagi. Razem z tym Merkurem do 4 października jest super czas właśnie na biznesy, na interesy, na komunikację, przekaz wiedzy, przekaz informacji, zarabianie pieniędzy, podpisy wszelkiego rodzaju, dogadywanie się czy wchodzenie w spółki. Lepszego aspektu nie będziesz miał, proszę to wykorzystać, czyli wszystkie sprawy bardzo ważne dotyczące relacji, dotyczące finansów czy zarabiania pieniędzy sfinalizowałabym do 4 października. 2 Merkury ustawia się w opozycji do Neptuna, tylko to uwaga, bo można być oszukanym, można być wykorzystanym lub też właśnie nie widzieć detali i to zamroczenie przychodzi z zewnątrz, czyli że jakaś osoba może cię albo oszukać, albo okłamać, albo będzie chciała cię w jakiś sposób wykorzystać, także uwaga, tak? Czyli wyłączamy ten drugi. 3 zaś bardzo dobry czas, Merkury ustawia się w trygonie do Plutona. Tu możesz wszystko osiągnąć, wszystkie tematy, bardzo trudne jakieś zadania, czy coś sobie planujesz do wykonania, czy rozpoczęcia, czy szukanie pracy, czy otworzenie własnych działalności, to bym tego 3, tak? Dlatego, że z Merkurem w trygonie do Plutona nie ma tutaj sprawy, której byś nie rozwiązał, ale także jest to przeforsowanie jakiegoś trudnego zadania z taką pewnością siebie, zdecydowaniem, ale także z tym logicznym myśleniem, logiczne takie myślenie, podejście do sprawy. Następnie Merkury przechodzi do wagi, tutaj gdzie znajduje się Słońce i tutaj, gdzie znajduje się Mars. Razem ze Słońcem, Merkurem i Marsem do 11 października fokus jest na formy zarabiania pieniędzy. Tak, jak inwestujesz, jak zarabiasz, tu będzie właśnie to zaćmienie, jak wykorzystujesz swoje talenty, może właśnie trzeba pomyśleć o czymś innym, nie dogadywać się koniecznie z innymi, ponieważ z Marsem w wadze nie jesteś taka może w pewnych decyzjach zdecydowana, że chciałbyś tu i tam i siedzisz trochę tu na jednym krześle i na drugim, to przeczekałabym do 12, bo wtedy będziesz konkretnie wiedział, czego chcesz, jak chcesz, bo Mars przejdzie do znaku Skorpiona i da Ci tutaj potężną energię. Bardzo dobrą wiadomością dla Ciebie, hurra, jest Wenus. Wenus przechodzi do znaku Panny. Podczas tego dnia jednak Mars jeszcze stoi w kwadracie do Plutona. Ta Wenus, pomimo że nie czuje się za bardzo w znaku Panny, bo to jest zawsze trochę tylko tej miłości, to jest trochę wszystkiego, a Wenus lubi niestety leżeć, pachnieć, nic nie robić, ale będzie Ci dodawała dużo czaru, dużo energii. Wenus w znaku Panny stawia na trwałość, na stałość, na zabezpieczenia i pomagać zarabiać pieniądze, czyli widzę poprawy sytuacji finansowych, większe zaufanie sobie, większe takie podejście w pozytywnym sensie, docenienie siebie, kochanie siebie i zaakceptowanie siebie i też te poprawy sytuacji finansowych.
pozostanie do końca miesiąca, do 7-11 właściwie, tak? Czyli do 7 listopada masz tą Wenus przy sobie. Wcześniej, 4, Lilith przechodzi także do znaku Panny, ponieważ zostanie dłużej niż ta Wenus i Lilith w znaku Panny, uwaga, z tą Lilith w znaku Panny są takie założenia, że czasami ta Lilith prowokuje nas, zaczepia nas, krytykuje i przyczepia się do nas, jeżeli nie cenimy siebie, jeżeli wchodzimy w rolę takiego podlegania, służenia innym, jestem dla innych, zaniżania swojej wartości i Lilith nie będzie się na to zgadzała. Z tą Lilith idziesz pod rękę przez długie miesiące i Lilith może się przyczepiać, czy też może prowokować, ale także, że może cię sprowokować do tego, że skrytykujesz za dużo kogoś innego, że przyczepisz się do kogoś innego. A może właśnie trzeba nie przyczepiać się do siebie, nie zajmować się kimś innym, ale zająć się sobą, nauczyć się kochać siebie, akceptować i nie wchodzić w te role podlegania, ale spełnić się osobiście. Następnie od 11 rozpoczyna się wielki czas transformacji. 11 Pluton, planeta transformacji, radykalnych zmian w znaku koziorożca, wyrusza w bieg prosty i maszeruje prosto do końca stycznia do znaku wodnika. I sytuacje będą się radykalnie zmieniać. Ponieważ ten Pluton dodaje ci siły, dodaje ci energii, dodaje mocy, to powtórzę się jeszcze raz, wykorzystaj tą energię tego trygonu, którego nigdy nie będziesz więcej miał, jeżeli chodzi o przekształcenia swoich hobby, swoich pasji w profesję. Jeżeli chodzi o tematy dzieci, jeżeli chodzi o kreatywne projekty, jeżeli chodzi o pokazanie się, o przedstawienie się, o stworzenie sceny dla siebie, o wyjściu na YouTube, na social media, stworzenie strony internetowej, założenie własnych działalności, założenie szkoły, projektów dla dzieci, projektów z ludźmi, z grupami, z ludźmi o szerokich horyzontach, o podobnym myśleniu. Teraz z tym Plutonem wszystko jest możliwe. Ten czas wykorzystaj, bo czas jest ograniczony do 25 stycznia 2024. Następnie od 12 jest bardzo dobra energia. Od 12 października przez następne 7 tygodni Mars, planeta energii, planeta działania, planeta inicjatywy, dokładnie do 23 listopada 2024 ustawia się w Skorpionie w pozytywnym aspekcie. Jest siła, jest moc, jest energia, jest ekspresja, ale także, jak to w znaku Skorpiona, wszystko albo nic. Teraz będziesz dokładnie wiedział. Twoja intuicja pracuje, podejmujesz stanowczo decyzję, wiesz czego chcesz, biało albo czarne. Bardzo dobry czas na naukę, na kursy, na pracę, na pisemne prace wszelkiego rodzaju, na zdawanie egzaminów, na wyjazdy, na wycieczki, także na wejścia w relacje i w partnerstwa. Widzę, że mogą pojawić się bardzo interesujące osoby, jeżeli chodzi na przykład jakieś spotkania na jakichś warsztatach, czy w jakiejś szkole, czy spotkania w towarzystwie, czy w klubach, czy też nawet możesz kogoś tutaj w internecie, ale ten Mars dodaje ci takiego powera, takiego zdecydowania, takiej odwagi, której może wcześniej ci brakowało. Wykorzystaj ten czas, czyli bardzo dobra energia zdecydowania, pewności, ale też intuicyjnie będziesz wiedział, w którą stronę masz iść. 14 nów księżyca z pierścieniowym zaćmieniem Słońca w Wadze. Działania zaćmień Słońca i Księżyca polegają na tym, że coś się kończy, że coś się finalizuje, a to nowe, to co powstaje, jest w zupełnie innej formie, niepodobne do tego, co było. Ponieważ ten nów z pierścieniowym zaćmieniem Słońca ma jeden dobry aspekt, Mars jest w trygonie do Saturna, i Mars stoi pozytywnie dla ciebie, może chodzić u ciebie przez następne 6 miesięcy, bo energia zaćmień rozciąga się na kolejne 6 miesięcy, o zmianę sposobów zarabiania pieniędzy.
że coś wymyślisz nowego, coś innego, zmiany w relacjach i w partnerstwach, jeżeli chodzi o współpracę i kooperację, może chodzić też o to, że nagle panny docenią siebie, popatrzą na siebie bez tych różowych okularów, szczerze, właśnie z tą Lilith, jakie mam talenty, jaka jestem prawdziwa, jaka jestem autentyczna, gdzie zapominam o sobie, gdzie zaniżam swoją wartość. Może ta Lilith w pewnym sensie będzie wam też pomagać w tym, aby nie zaniżać swojej wartości. I to jest znów księżyca, z tym Marsem w trygonie do Saturna będziesz poczyniała konkretne kroki. Jeżeli te osoby, które chcą coś zmienić i chcą inną pracę, czy otwierać własną działalność, to mogą tu się zdecydować po prostu na reorientację, na nowe kursy nauki, do uczenia się czegoś nowego, czegoś innego, co poprawi ich sytuacje finansowe, ale także sytuacje gospodarcze wszelkiego rodzaju. 21, 22, 23, uwaga, w świecie bardzo trudne aspekty, bardzo dynamiczne, niebezpieczne aspekty plutoniczne. Merkury ustawia się w kwadracie do Plutona, Słońce w kwadracie do Plutona Merkury i Słońce przechodzi do znaku Skorpiona. Ok, Słońce przechodzące 22 do znaku Skorpiona na 4 tygodnie, i Merkury przechodzący 23 do znaku Skorpiona ustawiają się pozytywnie. Dla ciebie jest to moc, jest to siła, jest to wiara, jest to ogromny temperament, zdecydowanie, pewność siebie, ale także ekspresja do przeforsowania ważnych spraw dla siebie. Ale tego 21 bym uważała, tak? Bo tutaj z tym Merkurem, z tym Merkurem w kwadracie do Plutona i jeszcze na końcu znak uwagi i ze Słońcem w kwadracie do Plutona uważałabym przede wszystkim na sytuacje finansowe, czyli nie ryzykować, nie inwestować w coś, co nie wiesz, nie wchodzić w jakieś współprace i kooperacje, no, które są jakieś takie niejasne. Tutaj raczej jest to Merkury w kwadracie do Plutona do zamykania, do zerwania, do zakończenia i radykalne zmiany swojego życia. Słońce w kwadracie do Plutona pod wpływem jakichś osób, pod wpływem jakiejś sytuacji z zewnątrz, które mogą przyjść, ale ty masz tego Plutona w pozytywnym aspekcie, że ty kierujesz tą energią, że ty decydujesz, że ty wiesz, w którą stronę masz iść, że nie musisz nikogo pytać, że masz swój cel i nad tym celem będziesz pracować, ale także Słońce 4 tygodnie w znaku Skorpiona, Mars 2 miesiące i Merkury. To jest potężna energia, to jest potężna energia. Masz tutaj naprawdę wszystkie atuty w swoich rękach, że możesz nie tylko wszystko osiągnąć, ale pewność, zdecydowanie, moc. Także duży słowem pisanym i mówionym i tym, co przekazujesz, będziesz miał duży wpływ na innych. My wiemy, że Skorpion też ma taki charakter magiczny, czarujący, że można kogoś oczarować tym, co powiesz, tym, co mówisz, jak się zaprezentujesz, jak przekażesz. Wykorzystałabym to na przykład, kto pracuje w mediach, czy kto gdzieś preleguje, czy przedstawia się, czy uczy, czy naucza, czy pisze na przykład, to na pewno wykorzystałabym te aspekty. Wszystko, co może do 12 było jakąś niepewnością, to później od 22 tu jest cak, cak, czyli wszystko układa się na twoją korzyść, przez następny długi, długi czas, a energia siły, woli, zdecydowania i kreacji nie opuszcza cię do 23 listopada 2023. Czyli tylko korzyści, poprawy sytuacji finansowych, nowe kontakty, nowe znajomości w Skorpion, z którymi także będziesz mógł współpracować, kooperować i zarabiać. 28 pełnia z częściowym zaćmieniem Księżyca w Byku. Ta pełnia jest dla ciebie w trygonie, w pozytywnym aspekcie, ale uwaga, jest zaćmieniem Księżyca. Trudny taki omen i sygnał dla ludzi. Ogólnie mówiąc, kolektywnie, o tym będę mówiła w osobnym wideo i podczas tego dnia Mars w opozycji do Jowisza, Merkury w opozycji do Jowisza i Merkury w koniunkcji do Marsa
I w opozycji tak samo do Jowisza i do Urana, ta spółka. Myślę, że razem z tymi zaćmieniami energia jest niebezpieczna. Pomimo, że jest trygon, uważałabym przede wszystkim w komunikacji, na przykład co mówię, co przekazuję, ale także jeżeli chodzi na przykład dookoła tego 28, jakieś wycieczki to bym sobie odpuściła. Na przykład nie jest dobry czas, bo Merkury w koniunkcji do Marsa można tutaj no, naprawdę przesadzić, czy też za bardzo zaryzykować, ale też właśnie te decyzje, wszystko albo nic, to jeżeli masz decydować, na przykład dookoła tego 28 bym nigdzie nie wyjeżdżała. Na pewno nie jest dobry czas przy zaćmieniu na kupno jakiegoś auta czy jakiegoś innego środka lokomocji, komunikacji, nawet roweru czy hulajnogi, jeżeli to brzmi głupio, ale no tak to jest, okej. Okay. I teraz ta pełnia z częściowym zaćmieniem księżyca mówi o emocjach i uczuciach. Jest temat mamy, jest temat twoich emocji i twoich uczuć i będzie dotyczył przede wszystkim u ciebie celu życiowego, celu. Zmiany celów życiowych, wyboru. Może niektóre panny jeszcze się uczą, może niektóre panny będą wyjeżdżać. Dużo z tym Uranem, tak? Czyli widzę tutaj nie tylko duży kontakt za granicą, na który bym się na pewno otworzyła, współpracę i kooperację z innymi krajami, z którymi do tej pory dopasowałeś, inni ludzie, ale także dużo propozycji za granicę. Tak, to może być temat pracy, to może być temat przeprowadzki, to może być współpracy, to może być Jowisz właśnie ekspansji jakiejś, czy przekazu jakiejś wiedzy, czy nauki, ale także odnowy swojego życia, swojego statusu i wreszcie wskoczenia, tak jak gdyby na swoją drogę powołania. Ten Jowisz sprzyja ci w trygonie do maja 2024. Ale pamiętaj, że teraz jest w biegu wstecznym, że masz swoje cele i tematy ekspansji przemyśleć. Ta era wodnika, musisz też wiedzieć, że cel twój, jeżeli jest dopasowany, era wodnika mówi: jestem dla wszystkich, pomagam innym, służę innym, czy też to, co robię, służy innym w pozytywnym sensie, bo można też coś robić negatywnego, to wtedy ten cel będzie sprzyjał twojemu spełnieniu osobistemu. Saturn jest w biegu wstecznym, Neptun jest w biegu wstecznym i fokus tym Saturnem jest na relacje, na partnerstwa wszelkiego rodzaju. Jeżeli ktoś odchodzi, nie zatrzymuj go, niech idzie. Jeżeli coś się zmienia w twoich relacjach, jesteś rozczarowany, ponieważ Saturn idzie po punktach Neptuna, gdzie może myśleć, ta koleżanka fajna, ten przyjaciel, czy na przykład ten facet też, może się okazać, że ten Saturn będzie ci to towarzystwo teraz pokazywał, a jednak myliłem się, a jednak na przykład, że ktoś zniknie z twojego życia i okej, czas mija, jedni przychodzą, drudzy wchodzą, te osoby, które wejdą, które pozostaną w twoim życiu na długi, długi czas. Miesiąc kończymy z Wenus, która znajduje się w znaku Panny, czyli w twoim znaku, w trygonie do Urana. Jakaś radość, jakaś niespodzianka, pozytywnie zakończone sprawy. Może ktoś załatwi jakieś sprawy urzędowe, sądowe na korzyść dla ciebie. Poprawiasz także z tą Wenus swój wizerunek. Może tutaj coś zmienisz fajnego, coś nowego, coś innego. Dodatkowo ugranie jakiejś sprawy, urządzenie się za granicą, zdecydowanie nagłe, nieoczekiwane, pozytywne sprawy, także związane z jakimiś tam wyższymi urzędami, urzędy, czy też na przykład tematami policji, czy sprawy sądu, że wygrasz jakąś sprawę sądu, albo także może ktoś postanowi sobie wyjechać za granicę, czy postanowi sobie, nie wiem, zrobić jakąś wycieczkę gdziekolwiek i tak dalej, to na pewno się uda. Czyli tydzień kończymy, miesiąc kończymy miłymi niespodziankami. Jeszcze raz, energia sprzyja ci przede wszystkim od 22, dlatego że Słońce, Merkury i Mars znajduje się w znaku Panny, czyli aż trzy pozytywne, bardzo silne aspekty. Ale Mars już od 12 października daje ci tą energię, daje ci moc, daje zdecydowanie pewność i ogromną intuicję. Wykorzystaj te 2 miesiące. Takiej energii ze znaku Skorpiona nie będziesz więcej miał.
Kochane panny, wspaniałego miesiąca, wszystkiego dobrego. Zapraszam do rozmowy, zapraszam do robienia horoskopów rocznych na rok 2024, solarnych. Będzie się bardzo dużo od tego miesiąca, czyli od października, bardzo dużo zmieniać. Informacje znajdują się pod nagraniem lub na mojej stronie www.astroveritas.com. Pozdrawiam i do zobaczenia.